Dla mnie jest zawalistą osobą. Jest śmieszny, pozytywny. Jest fajny. Uważam, że robi bardzo dobrą wódkę. To jest happener. Ja uważam, że tacy ludzie są potrzebni. Machanie jakimiś sztucznymi penisami albo świńskim ryjem, no to raczej chwały lubelszczyźnie się nie przynosi. No mógłby się trochę ograniczyć już teraz. No jego wypowiedzi są moim zdaniem tandetne. Jedno jedyne wielkie, duże miasto głosowało na Kaczyńskiego. Reszta dużych miast, gdzie jest inteligencja twórcza, głosowali, wszyscy ludzie głosowali na Komorowskiego. Głównie się mówi o tych jego wybrykach negatywnych w telewizji, więc mało się mówi o tym, co on dobrego robi. Dlatego trochę przesadzone są te reakcje ludzi, żeby Palikota wyrzucić z Lubelszczyzny i takie rzeczy. Proszę pana, dla mnie to jest nieodpowiedzialne. Co od wola wymagać? Kawał mięsa się mówi, no. Ania, jesteś bardzo ładna, śmiało. Uważam, że jakaś kontrowersyjna osoba w polskim Sejmie czy w Europarlamencie jest potrzebna. Nie mam nic do niego, ogólnie myślę, że niektóre rzeczy, które robi, robi dobrze. Ja uważam, że ani duma, ani wstyd, tylko hańby. Wstyd i hańbę. Całkowity wstyd. Głupie pomysły ma czasami. Moim zdaniem nie wszystkie jego wypowiedzi są takie, jakich byśmy oczekiwali. Popieram, ale jego osobiście nie bardzo mogę strawić. Szczerze, mógłby się wstrzymać z niektórymi komentarzami. Ja myślę, że każda kontrowersyjna osoba jest osobą ciekawą. Mnie poglądy pana posła Palikota ani nie szokują, ani nie przeszkadzają. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, ma do tego prawo.